Dzisiaj gościem Radia 5, pani Jadwiga Tylenda, wicedyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Suwałkach. Rozmawiać będziemy, proszę państwa, o dwunastym już Międzynarodowym Festiwalu Piosenki i Tańca Muszelki Wigier, który w lada moment zacznie się w Suwałkach. Dzień dobry, witam pani dyrektor. Dzień dobry. Wszystko jest już tam dopięte, przygotowane? No myślę, że na pewno przygotowane, ponieważ to już w czwartek zaczynamy, więc musimy być przygotowani. Ilu młodych artystów przyjedzie w tym roku do Sowałk, a właściwie ilu gości przyjedzie, bo nie tylko artyści, ale także ich opiekunowie. Myślę, że tu chodzi głównie o uczestników festiwalu, więc uczestników będzie podobnie jak w ubiegłym roku około 900 osób, w tym 120 wykonawców śpiewających i około 25 zespołów tańczących. Aż około tysiąca gości. Jako miasto Suwałki radzimy sobie z taką liczbą gości, którzy nas odwiedzają w tym samym czasie? Myślę, że na pewno w tej chwili mamy nową sieć hoteli, może nie wszystkie są otwarte, ale jeszcze y, miejsca są wolne i nie ma problemu, wszystkich zawsze gdzieś ulokujemy. Pani dyrektor, młodzi ludzie w jakim wieku, skąd dokładnie? Y, młodzież festiwalu bierze udział od y, tutaj powiedzmy do 11 lat, to najmłodsze dzieci a później do 25 lat, czyli naprawdę ogromny przekrój, przekrój dzieci i młodzieży. Może nie każdy Suwalczanin zdaje sobie z tego sprawę, ale ten festiwal muszelki Wigier organizowany w Suwałkach należy do najbardziej znanych i chyba najbardziej lubianych w naszym kraju. Myślę, że na pewno... Ma swoją renomę. Ma, tak. Już obecnie myślę w Polsce ma renomę nasz festiwal muszelki Wigier. Myślę, że poprzez prezentację w telewizji polskiej, dzięki współpracy właśnie z telewizją, nasza młodzież może prezentować się w polskiej telewizji. Ma poziom odpowiedni ten międzynarodowy festiwal i myślę, że jest to wspaniała wizytówka miasta. Nikogo już chyba nie trzeba specjalnie zachęcać, aby przyjechał do Suwałk. Uczestnicy grupy walczą o to, aby tutaj być, aby się pokazać. Zgłoszeń jest bardzo dużo. Kwalifikujemy również na podstawie kart przesyłanych przez różne festiwale, czyli są to również kwalifikacje z innych festiwali odbywających się w Polsce, ale także można zgłosić się osobiście, wysyłając jakąś taśmę z nagraniem swoim, czy wokalnym czy wizualnym, czy czyli kasetę jakąś, płytę wideo, CD. Konkursowe przesłuchania wokalistów, wokalistek także są otwarte dla widzów? Już, już wtedy można to podglądać? Oczywiście, na wszystkie przesłuchania konkursowe oraz na koncerty, które też mamy tutaj podczas tego festiwalu zapraszamy, wstęp jest wolny, wszyscy mogą przyjść, obejrzeć Podejrzeć nawet najlepszych tutaj wokalistów z całej Polski. To przesłuchania konkursowe, ale zawsze najciekawsza jest ta wielka gala, która, która wieńczy festiwal. Ona w tym roku odbędzie się w nowym miejscu. Tak, koncert galowy będzie odbywał się w sobotę również na stadionie Osir. Koncert galowy będzie w godzinach 19.30 do 21.30. Serdecznie zapraszamy. Na koncercie galowym, jak zwykle, prezentują się laureaci całego festiwalu. Rozdane są nagrody, czyli muszelki, wigier i dyplomy oraz nagrody pieniężne. Myślę, że jest to ciekawa alternatywa dla meczu, <gry> który odbywa się w tym roku tutaj w ramach Euro 2012, ale serdecznie zapraszamy wszystkich na koncert galowy na stadion Osir o godzinie 19.30. Ale nie tylko ten koncert, ponieważ w piątek będzie również koncert goście, gospodarzom. Zespoły przyjeżdżające do nas właśnie z Ukrainy, z Rosji, z Litwy będą prezentowały się na scenie. O godzinie 20.00 będzie ten koncert również na stadionie Osir, otwarty dla wszystkich. W ramach tego koncertu jeszcze będzie wspaniały występ naszego suwalskiego chóru Gospel z gwiazdami. Mogę tutaj zdradzić, kto będzie jeszcze. Będzie to pan Kamil Mokrzycki, solista i dyrygent chóru Gospel z Warszawy, finalista tegorocznej edycji programu Mam Talent oraz Małgorzata Janek, solistka wielokrotna, finalistka konkursu Szansa na sukces i koncertu debiuty polskie.